Jestem już w hotelu i chciałbym odnieść się do tej całej sytuacji, która miała miejsce na gali, która miała miejsce na konferencji. Jest mi kurwa mega przykro, że doszło do tej całej sytuacji, bo no naprawdę nie chciałem, żeby doszło do tego, co się wydarzyło, w sensie nie chciałem, żeby ta szklanka przeleciała. Ja widziałem w tamtym momencie tylko i wyłącznie Kosakowskiego, to w niego rzucałem szklankę. Nie zdawałem sobie sprawy, że z tyłu może siedzieć dziecko, które tą szklankę może dostać. Nie wiem, co powiedzieć. Jestem... Stricte nie przejmowałem się w ogóle walką, nie przejmowałem się tym, co dzieje się na konferencji, nie przejmowałem się przeciwnikami, nie przejmowałem się tym, że mogę dostać, ale przejąłem się tym, że mogę trafić dziecko. Nie wiem, czy tam powinno być dziecko, ale... No jest mi kurwa mega przykro, że w ogóle doszło do takiej sytuacji. Nie wiem, co mam powiedzieć, bo nie wiem, jak się bronić w tej sytuacji. Nie wiem, kurwa, źle zrobiłem. Na całe szczęście nic z dziewczynce się nie stało, także no tyle po prostu czuję ulgi, że po prostu nie zrobiłem nic złego. No ale mimo wszystko jest mi mega głupio za moje zachowanie. Nie przemyślałem tego, jak człowiek jest pijany, po prostu robi rzeczy nieprzemyślane. Rzuciłem szklanką, szklanka przeleciała. Miałem w perspektywie, nie wiem jak zwracać uwagę na perspektywę, ale jak zwracałem uwagę na perspektywę, to widziałem tylko Kosakowskiego, nie widziałem trybun.